zawarte w uchwale, czy w inny sposób, żeby do tych PIT-ów dołączyć szczegółową informację, co wpisujemy w jaką rubrykę. Ja wiem, że dla niektórych wydaje się to śmieszne, ale większość działkowców no, nie korzysta z internetu i ma problem z informacją, gdzie co wpisać. Poważnie niektórych urzędników na przykład do pomocy wypełniają, czymś, nie możemy czegoś tego zrobić. Rozumiem, czyli no, czyli informator drukowany, bo nie zawsze, bo kwestia wypełnienia zgodnie z pewnymi tutaj wskazaniami, czasami jest dla osób starszych, podkreślę jeszcze raz, bardzo, bardzo trudna wykorzystanie dzisiaj internetu, to już w ogóle nie dla każdego jest to dostępne. Dziękuję. My jako urzędnicy, będący jednocześnie jako urząd organem podatkowym, nie możemy zgodnie z prawem pomagać w wypełnieniu państwa, bym chciał jeszcze uzupełnić moje słowa. Postępowanie zostanie wezwane. Niestety ustawy się posługują takimi słowami, wezwana, ale zostanie zaproszona do tego, żeby wyjaśnić przed urzędnikiem no, wątpliwości, które się rodzą w świetle tego złożonego dokumentu. W urzędzie wywiesić na tablicach wypełnienia, tak? Często z tego widzę, że mieszkańcy w urzędzie skarbowym korzystają, że jest wypełnienie. I taki wzór, tak? Oprócz tej informacji to jest bardziej, wtedy nie będzie naruszenia żadnych przepisów, w sensie, że urzędnicy pomagają. Działkowcem, więc interesujemy to no, z racji nawet posiadania takiej działeczki. I mogę powiedzieć jedno, tutaj pochwalić pracowników akurat Urzędu Miasta, którzy poprowadzili mnie za rączkę i było to, można powiedzieć tak, bezbolesne. W maniu tych PIT-ów po prostu będzie mała karteczka, że te dane wpisujemy w tą rubrykę, te dane w tą i te w tą i jest po problemie, a my z igły robimy widmy.